Program Infotemat Jerzy Strzyszy. Dzień dobry. Dziś niespodzianka. Zamiast na fotelu prowadzącego jest na fotelu gościa, dr Janusz Suszyna. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nasz redakcyjny kolega, ekspert programu Biogo Lokal i w ramach tego programu naszego kolegę, mojego kolegę, zawiodło aż do Norwegii, na północ Europy. Ja się tutaj posiłkuję notatką, bo to długa nazwa. To był taki wyjazd studyjny, wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym. Tak, panie doktorze? Dokładnie tak to brzmi pełna nazwa. Proszę nam powiedzieć parę zdań o projekcie Biogo Lokal, którego elementem był ten wyjazd do Norwegii. Program jest wieloetapowy. Składa się z dwóch szkoleń dla powiatu sandomierskiego i starochowickiego. Powiat są traktowane jako powiaty pilotażowe. W związku z tym, że diametralnie różnią się, jeśli chodzi o swoje uwarunkowania. No choćby nawet jeśli chodzi o zalesienia. Sandomierz to jest około 7% zalesienia. Starochowice to około 45%. W zakresie użytków rolnych Sandomierz ma około 72% użytków rolnych łącznie z rowami, na tej Starochowice 45%. Także różnice są diametralne i to są takie skrajności w naszym województwie świętokrzyskim. Następnie po elemencie szkoleniowych w obu powiatach mamy właśnie element studyjny, gdzie wyjechaliśmy do Norwegii, z której można czerpać wzorce, jeśli chodzi o biogospodarkę obiegu zamkniętego. Po tym wyjeździe skompletujemy materiały, prawdopodobnie podręcznik będzie na temat biogospodarki, który będzie pewną podstawą do opracowywania strategii rozwoju biogospodarki w gminach i powiatach, co będzie wiązało się później z przyszłymi prawdopodobnie projektami finansowymi. I na końcu nastąpi prezentacja dla wójtów i starostów z powiatu, z województwa świętokrzyskiego na temat efektów, wyników projektu, celem próby wdrożenia tego, co osiągnęliśmy na etapie pilotażowym. W zasadzie to powinniśmy rozpocząć od tego. Biogospodarka to tajemnicze brzmi może dla niektórych. Co to takiego jest, panie doktorze? Zgadza się. Jest to hasło, które nie dla każdego jest jasne, precyzyjne. Biogospodarka. Jeżeli mówimy bio, czy mamy na uwadze obrót biomasy. To, co dotyczy biomasy. A jeśli mówimy słowo, drugie część tego słowa, gospodarka, czy chodzi o gospodarowanie tą biomasą z dobrym efektem finansowym, czyli gospodarczym, dla efektu dobrych finansowych, ale z poszanowaniem celów środowiskowych i społecznych. Jeśli mamy na uwadze cele środowiskowe, tutaj pamiętajmy o tym, żebyśmy w celach środowiskowych mieści się to, byśmy w biogospodarce nie zniszczyli tego, co jest dobre w środowisku naturalnym. I jeżeli mówimy o środowisku naturalnym, mamy też na uwadze to, co jest nad nami. Żebyśmy nie przysparzali więcej dwutlenku węgla, żebyśmy nie przysparzali podtlenków na przykład azotu, które ograniczają lub zwiększają w zasadzie efekt cieplarniany i dzieje się to, co się dzieje. Czyli chodzi o to, byśmy chronili maksymalnie ziemię i w biogospodarce chodzi nam o obrót racjonalny tak zwanymi zasobami nieodnawialnymi, ale odtwarzalnymi, bo nieodnawialne, nieodtwarzalne to mamy na uwadze powiedzmy węgiel, gaz czy ropa naftowa, natomiast odtwarzalne, czyli ta biomasa, która trafia do ziemi, ale może być po drodze wykorzystana dla dobrodziejstwa naszego bytowania na tej ziemi. Jasne. No wcześniej czy później, jeżeli ją zmineralizujemy, jeżeli utlenimy, no zawsze może ją fotosynteza roślin jak gdyby przywrócić. Jasne. W związku z tym tłumaczyliśmy tą gospodarkę, ten obiekt zamknięty, żeby on był racjonalny, żeby w tym obiegu to po prostu krążyło, a nie dewastowało środowiska. Będziemy jeszcze o tym mówić. Tu padło określenie biomasa. Co zaliczamy do tej biomasy? Do biomasy zaliczamy wszystko, co wytworzyło się w wyniku fotosyntezy.
A więc biomasą, mówię, sprzed lat milionów jest biomasa, ta nieodtwarzalna, węgiel. Węgiel, woda, gaz, to wszystko z biomasy pochodzi. A dziś nam chodzi o biomasę, która jest wytwarzana w rolnictwie, w leśnictwie, w rybołówstwie. Nadal nie chce mi pan powiedzieć, co do takiego jest ta biomasa. Słoma, tak? Tak jest. W rolnictwie. Słoma, buraki, ziemniaki, łęty, cała materia roślinna, która jest wytworzona na naszym, powiedzmy, polu, w lesie, na stawach. Jasne. Dobrze, to wróćmy do tej Norwegii, bo to był cel naszej rozmowy dzisiejszej, główny. Kto był organizatorem wyjazdu? Organizatorem wyjazdu była Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego ProCivis w Kielcach wraz z partnerem norweskim w ramach funduszy norweskich. Rozumiem. I była to, wyjazd był dla właśnie przedstawicieli tych dwóch powiatów pilotażowych, którzy uczestniczyli w szkoleniach wcześniej i reprezentowali albo samorządy, albo jednostki organizacyjne, firmy działające w otoczeniu produkcji biomasy, czyli lokalna grupa działania, ośrodek doradztwa rolniczego, Świętokrzyska Izba Rolnicza, przedstawiciele biznesu z zakresu produkcji biomasy, czyli wszyscy, którzy mają wpływ na ten obieg zamknięty biomasy. Jasne. To było kilkanaście, kilkadziesiąt osób takich polskich? To był odwet zabikingów? Nie. To była... Nie, no wikingowie się są wręcz dobrze wspominani. Także było to po 8 osób z każdego z powiatów. To proszę powiedzieć, na czym polega taki rodzaj gospodarki, ta biogospodarki obiegu zamkniętego, tak mądrze brzmi, biogospodarka obiegu zamkniętego dla zwykłego śmiertelnika. Dla mnie to też tak, no, ale myślę, ciekawe. Że zgadza się. Myślę, że jest znany taki termin jak recykling. Także biomasa obiegu zamkniętego, można powiedzieć, jest to recykling w zakresie materii organicznej, odpadów z biomasy, którymi na co dzień się posługujemy. I idea jest taka, by ten odpad z biomasy, by tak pomyśleć, tak go przetworzyć, żeby stał się nie odpadem, ale surowcem do wytworzenia jakichś nowych dóbr, i w ten sposób wracał do obiegu. No chciałoby się, żeby tu przede wszystkim obracać tu się w obrębie zasobów wyczerpalnych, ale odnawialnych. Jasne. Czyli to, co mamy dzięki energii słonecznej w zasadzie. Przed wejściem do studia rozmawialiśmy i powiedział pan, że to, co dała Ziemia, ma wrócić do Ziemi, tak? Tak, dosłownie. I jeżeli nieodzownym elementem tutaj jest rolnictwo produkcji biomasy, bo jednak to, co jemy, wiele się żywimy, to jednak jest produkcji rolniczej. No, jakaś tam część z leśnictwa, jakaś tam część ewentualnie z leśnictwa. I tu by chodziło o to, żeby ta biomasa w tym cyklu zamkniętym w postaci choćby próchnicy z kompostowni wracała z powrotem do ziemi. W związku z tym ta materia organiczna z ziemi wyszła, spożytkowaliśmy i do ziemi wróci. Proszę mi powiedzieć, proszę nam powiedzieć, dlaczego Norwegia? Bo ładny kraj, nie? Bo Norwegia tak turystycznie jest, też można było jest się tam. Ładny, ale myślę, że przede wszystkim jest doskonałym wzorcem, jeśli chodzi o biogospodarkę obiegu zamkniętego. No, choćby nawet tylko 2% odpadów ma charakter nierecyklingowalny. Tylko 2%. W związku z tym w zasadzie tych odpadów można powiedzieć, że chałki tak się nie widzi. Faktycznie tak tam jest. Drewno, które jest zużywane do czegokolwiek, czy w budownictwie, czy w meble, wszystko znajduje swoje miejsce. Drewno, które nie jest politurą, znajduje miejsce w zrębkowaniu, a następnie odzyskiwaniu energii, a finałem uzyskujemy węgiel drzewny. Jasne. W związku z tym wszystko jest wykorzystywane. Biorąc pod uwagę to, co tam jest, wyraźnie nam brakuje przede wszystkim biogazowni. Tam w zasadzie wszystko, co jest półpłynne, odpadki z jedzenia, półstałe, wszystko znajduje miejsce w biogazowniach. No a gaz jest wykorzystywany, wiadomo, na energię. Następnie choćby nas prawie 100% energii pozyskiwane jest z odnawialnych źródeł energii. Około 90% energii to jest energia wodna. No, myślę, że przede wszystkim to wynika z tego, że jest taka topografia, jest taka geografia,
W zasadzie węgiel tam jest prawie nieużywany. Ogrzewanie domów, co ciekawe, to głównie elektryczne. No ale tą energię trzeba wyprodukować, no żeby tak, była elektryka. No ale mają może tanią energię. Chyba nie kupują energii, tak mi się wydaje. Mówię, mają dużo energii wodnej z biogazowni. W związku z tym ta energia jest czysta i stać ich na to, nie ma problemu, żeby wykorzystywać to do ogrzewania domów. W zasadzie jakichś sieci cieplarnianych, cieplnych rur, nie tak? ma tego ciepłowniczych. Tam. Jasne. Proszę powiedzieć, kto się uczy? Europa Zachodnia od Norwegii, Unia od Norwegii, czy Norwegia uczy Unię? No, myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że właśnie i po to jest ten program był, i po to jest partner norweski, by się uczyć z ich doświadczeń i nauczyć się, że to jest realne, jest to możliwe. I są doskonałym przykładem. A skąd ta Norwegia i jej przodująca rola? No właśnie, to jest ciekawe, skąd się to wzięło? No myślę, że przede wszystkim uwarunkowania geograficzne, topograficzne spowodowały, że mają te cieki wodne, duże cieki wodne, w dużych spadkach. I jest to do wykorzystania, no trudno, żeby takiej zasoby naturalnej nie wykorzystać. Od dawna to stosują i no sam jak gdyby można powiedzieć, że nieświadomie weszli w taką czystą, można powiedzieć, energię. No skoro mają takie doświadczenia, warto się od nich tego uczyć. No nie sięgałem tam, jak jest u nich z zasobami węgla. No my akurat byliśmy na zasobach węgla, no i to wykorzystywali. Wydawało się, że jest to najprostsze w sumie w tym wszystkim. No okazało się, że proste może i jest, ale jest to wyczerpywalne. I no niestety, ale to jest dość duże zanieczyszczenie środowiska. No i chciałoby się jednak to zostawić, dlatego że w tym węglu jest kumulowanie mnóstwo również dwutlenku węgla, który nie powinien się ulotnić, bo dwutlenek węgla jest to dla nas po prostu toksyna. Także te uwarunkowania, jakie oni mieli i duża lesistość, dużo lasów, no bo zalesienia w Norwegii jest na poziomie 80%. W związku z tym ta lesistość, no aż się prosiła, żeby to wykorzystać, więc woda, lesistość, drzewo. No ale to lasy rosną dosyć długo, żeby później, żeby można je było wykorzystać. To trzeba kilkadziesiąt, o ile nie więcej lat. No tak, ale mając na uwadze, że w Norwegii powierzchnia jest troszkę nawet tam większa wychodzi z tego niż Polski, no a ludność jest na poziomie tam około 6 milionów, no. Więc zagęszczenie jest dużo mniejsze, więc to, co coś tam się spali, teren zupełnie inny, więc po prostu te uwarunkowania dominowały w przeszłości, że tak się ukształtowało pozyskanie energii, a nie inaczej i było to wystarczające. I na dzień w zasadzie też jest to wystarczające. W tej chwili troszeczkę próbują iść w kierunku większego wykorzystania drewna i w spalaniu, i przede wszystkim w budownictwie. Rozumiem. To nieprzypadkowo ten program pilotażowy jest realizowany też przez samorządy. I obecność samorządów była chyba związana z tym, że oni też podglądali, jak można ten program, ten projekt wspierać, tak? A przede wszystkim u nas samorządy, to jest domena samorządu, jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów. No więc do kogo innego lepiej trafić, jak nie do samorządów. No i przede wszystkim w Norwegii dzięki swoim działaniom smog w zasadzie nie istnieje. Co chciałoby się, żeby u nas to samo w sumie było. Z tym smogiem, panie doktorze, to jest różnie. To tylko chyba Europa dba o jakość powietrza. Myślę, że gdzie indziej na świecie nie ma tej dbałości. No, nikt się nie będziemy nie... tu... Nie chcę wchodzić w te porównania. No, niemniej jednak zasada jest tak. Chcąc coś zrobić, od czegoś trzeba zacząć. Samorządy pomagają? Realizują w Norwegii tą gospodarkę z biomasą? No myślę, że gdyby samorządy nie pomagały, to chyba nic by z tego nie było. No jak pomagają? No przede wszystkim widzi się w wielu miejscach i w rozmowach, że prawie wszystkie samorządy w planach zagospodarowania przestrzennego priorytet dają dla budownictwa z drewna. Co widzieliśmy na wyjeździe? Budownictwo jednorodzinne z drewna. Niska zabudowa przede wszystkim. Szkoła, cały kompleks szkolny, jeden widzieliśmy, to dla celów też i pokazań dla innych, no starsze tam to są różni, nie? Ale nowy cały kompleks szkolny, zabudowa niska, najwyżej do jednego piętra, w
wszystko z drewna. Drewno jest klejone wzdłużnie. Widzieliśmy również kościół, piękny kościół, bardzo taki futurystyczny, nowoczesny, również z drzewa. Widzieliśmy uczelnię, która cały kompleks również drzewa. Domów bardzo dużo nowych jest drzewa. Jedna miejscowość, która była, miała być wyburzona i w nowoczesnym stylu wybudowana, takie bardziej betonowa, wstrzymano, zachowano budownictwo takie, jakie było. Byliśmy w bardzo ciekawym budynku biurowo-mieszkalnym. Budynek w podstawie, ja wiem, może około 50 metrów na 20. Całe z drewna, ale co ciekawe, jaka wysokość? 18 pięter, a na szczycie taras widokowy. Więc było to coś niesamowite. Całe z drewna, tylko podwaliny, fundament jest tylko z betonu. No poza tym myślę, że duży wkład jest tego, że to tak się odbywa, że jest tam praca organiczna, praca od podstaw. Na każdym etapie edukacji, szkoły podstawowej, średniej i wyższej, w programy wszędzie włączone są elementy biogospodarki. Na każdym miejscu. Więc jak gdyby to im weszło w krew, że to się robi, powinno się robić. Oni sobie po prostu nie wyobrażają inaczej, by to było po prostu inaczej. Na każdym etapie edukacji włączone są tematyka biogospodarki. No i wsparcie finansowe różnego rodzaju projektów. No, Podnoże jest bardzo bogatym krajem ze względu na posiadane surowce, chociażby ze względu na posiadane surowce, ale wracając do tego tematu, no budują z drewna, bo mają tego drewna pod dostatkiem i go wykorzystują. My budujemy ze szkła i z aluminium, w tej chwili najnowsza technologia. Panie doktorze, czy Polska ma szansę stać się drugą Norwegią pod względem gospodarki obiegu zamkniętego? No myślę, że nie dosłownie, no bo trudno przenieść te same uwarunkowania, bo mamy inne uwarunkowania, ale nasze uwarunkowania wcale nie są gorsze, no bo o 30% zalesienia u nas, 60% gruntów ornych i tu produkcję z gruntów ornych trzeba by bardziej dostosować, żeby ona w tym zamkniętym obiegu była, bo różnie to czasem jest, żebyśmy z czasem nie żałowali, że żyzność naszych gleb spłynęła w rynsztoku Wisły i poszła z dymem. Ale biorąc pod uwagę, jak nasze społeczeństwo szybko reaguje na innowacje, co dla przykładu choćby nawet odnawiane źródła energii, jak u nas zafunkcjonowały, mamy szansę stać się na własnych uwarunkowaniach drugą Norwegią, no bo z mentalności u nas nie jest w sumie tak źle, jeśli chodzi o w podejściu do biogospodarki, chociaż czasem nie nazywamy jej tak. Wystarczy tylko przełamać bariery prawne, które są na dziś chyba największą przeszkodą, byśmy to realizowali i tą drugą Norwegią w cudzysłowie się stali. No ja tak przypominam sobie protesty społeczne przeciwko budowie biogazowni. Czyli to tutaj potrzebna jest chyba edukacja i przekonanie ludzi, że to nie jest takie złe rozwiązanie dla wszystkich. No było wielu pasjonatów, którzy myśleli o biogazowni. Nawet jeździliśmy na przykładowe biogazownie, wyjazdy były studyjne dla producentów na Śląsku, piękne biogazownie, ale biogazownia opiera się na fermentacji beztlenowej. Jeżeli to jest budynek, obiekt szczelny, no nie ma prawa się wydostawać nic zapachów. Natomiast jeżeli jest kompostownia, tam jest warunek natlenianie, tam jest fermentacja i życie biologiczne tlenowe, więc tam zapachu też nie powinno być. Jest obiekt dobrze wykonany. Mamy u nas około Baćkowic jedną biogazownię. Tak, jak się jedzie do Kielc, drogą. Tak. No i możemy się przyglądać, czy czułeś kiedyś, jak jechałeś tamtędy, jakieś zapachy? No nie, no ale ludzie mówią, że będzie śmierdzieć, nie? No będzie, no wiadomo, ale nie śmierdzi. No nie śmierdzi, ale wiadomo, że jakaś tam awaria może nastąpić i no niestety to no, będzie. Ale to jest tylko takie awaria, no ale tam jest, z tego co wiem, to jest 3 zbiorniki fermentacyjne, więc zawsze któryś może być zastąpiony drugim, ewentualnie służyć jako awaryjny, bo nie wiesz, że wszystkie zbiorniki są tam po prostu na pełną moc wykorzystane. No ale póki co funkcjonuje na naszym terenie, może jechać na inny teren, gdzie biogazownia funkcjonuje 5-10 lat i to samo się dowiemy. Jeżeli jest dobrze zrobione, dobrze jest to nadzorowane, to nie ma problemu, bo inaczej ta fermentacja tej biomasy będzie się odbywała w rozproszeniu.
a tak to możemy skoncentrować i z fermentacji biomasy możemy uzyskać ten biogaz i używać go do różnych celów. W obiektach, gdzie byłem w Norwegii, w zasadzie na potrzeby ogrzewania, tam gdzieś składowisko śmieci, jest segregacja, jest biogazownia, no z biogazowni w zasadzie ten biogaz im wystarczy do ogrzania wszystkich budynków, wszystkich obiektów i zrobienia biogazu do zasilania wszystkich samochodów, śmieciarek, którymi posługuje się ta firma. Czyli nie trzeba protestować przeciwko nowinkom i odnawialnym źródłom energii, trzeba po prostu ludziom to wytłumaczyć. Edukacja, 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 tak panie doktorze? No, mamy do wyboru. Albo życie, albo zagrożenie życia. No właśnie, tak to zabrzmiało. Janusz Suszyna, nasz redakcyjny kolega, był dzisiaj jako ekspert od biogospodarki. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Słuchajcie nas na podcastach.